Zaraz po powrocie na Pepsi Arenę podopieczni Jana Urbana wyszli na boisko boczne. Zawodnicy, którzy grali wczoraj przeciwko The New Saints, wzięli udział jedynie w delikatnym rozruchu. Był wśród nich również Dominik Furman, który wszedł na boisko w drugiej połowie. Nie byłem w szatni, powiedział mi przed samym wejściem na boisko, żebym uspokoił nieco grę i myślę, że ta gra wyglądała inaczej, ale nie skupiałbym się tylko na mojej osobie i Michału Kucharczyku, że to my odmieniliśmy losy meczu, po prostu cała drużyna zagrała o wiele lepiej i to też zasługa czy Marka Sagonowskiego, czy Jakuba Koseckiego. Jesteśmy na pewno już jedną nogą w tej rundzie, ale wiemy, że na pewno tutaj przyjadą zawodnicy z New Saints zmobilizowani i na pewno nie odpuszczą tego meczu. Mogli wczoraj prowadzić już 2-0, ale dobrze wybroniliśmy się z tej sytuacji i korzystny wynik dla nas. Grali ostro, przede wszystkim łokciami w powietrzu i myślę, że wcześniej już powinna być przynajmniej jedna czerwona kartka dla nich, ale no to jest wyspiarski styl gry i tutaj nie ma co się dziwić, że sędzia puszczał taką grę i tak jak mówię, no, my nie patrzymy na sędziowanie, patrzymy tylko wyłącznie na swoją grę i tutaj w rewanżu mamy wszystkie atuty po naszej stronie. W sobotę Legionistów czeka inauguracja rozgrywek ligowych. Nasi piłkarze o godzinie 18 podejmą Widzew Łódź.